Dzień dobry, 7 października, w piątek w aktualnościach wita Państwa Krzysztof Janczurewicz. Wielu mieszkańców Szczecinka z niepokojem odbiera różne pogłoski na temat funkcjonowania oddziału chirurgicznego szczecinackiego szpitala. Mówi się o zmniejszeniu liczby zabiegów operacyjnych i niesnaskach wśród personelu. Postanowiliśmy zapytać starostę szczecineckiego pełniącego obowiązki właścicielskie, jak jest w rzeczywistości. Są problemy wynikające z braku lekarzy, zapewnia starosta Krzysztof Lis. Jeżeli spojrzymy na tych lekarzy, a wiem co mówię, dlatego że od dłuższego czasu rozmawiamy z panią prezes Anietą Bibik-Mularczyk z różnymi osobami co do możliwości przyjścia do szczecineckiego szpitala, to jeżeli chodzi o chirurgów, to jest największy problem. Tych chirurgów po prostu nie ma. Te specjalizacje, tak jak ostatnio jeden z lekarzy chirurgów powiedział mi, panie starosto, to jest teraz, a za 2 lata będzie jeszcze gorzej. Dlatego, że po pierwsze, lekarz po studiach, no jeżeli jest rezydentem, to musi tam określony czas funkcjonować. Specjalizacja z zakresu chirurgii 2-6 lat. I dobry chirurg jeszcze musi następne 5 lat pracować, żeby był dobrym operatorem. No i widzimy, co się dzieje w chirurgii. Z reguły ci lekarze to stają się dzisiaj już wiekowymi ludźmi. 65 i 70 i więcej lat. Więc naturalne i normalne, że po prostu ci lekarze są rozchwytywani. I my mamy problem z lekarzami, chirurgami w szczecineckim szpitalu. To po pierwsze. Po drugie, ja przypomnę tylko, że był jakiś czas, że zmienił się ordynator poprzez działania pani prezes Złotowskiej, z czym ja się absolutnie nie godziłem, ale to nie ja zatrudniam, a zatrudnia pani prezes. I ostatnio ta operatywa, która była robiona przez szczecinecki szpital, była za duża. Co to znaczy za duża? To znaczy, że my możemy w szpitalu sieciowym wykonać ilość procedur i zabiegów od 98 do 102% kontraktu. Jak myśmy analizowali ostatnie operatywy na koniec lipca, to chirurgia wykonała 140%. Czyli lekarze wykonywali ogromnie dużo operacji, zabiegów, procedur. I za to nikt nie płaci. Za to nam nikt nie zapłaci. I my faktycznie w okresie, wręcz jako właściciel, nakazaliśmy pani prezes, że mają się zmienić ilości operatyw na oddziale chirurgicznym, tak żeby w okresie lipiec, sierpień i początek września spłaszczyć tą operatywę i w rozliczeniu rocznym, żeby ta operatywa nie przekraczała 102, no powiedzmy 105%, bo nikt tam za to nie zapłaci. Narodowy Fundusz Zdrowia zapłaci, bo to jest sieciówka, zapłaci za przekroczenie operatywy, czyli tych procedur, ale nie więcej niż 105%. Jak mamy 140, no to robimy, płacimy lekarzom. Często w kontraktach mamy podpisane, że ma jakiś procent od przeprowadzonych procedur medycznych i my płacimy, a Narodowy Fundusz za to nie zapłaci. Stąd zakładam, że dzisiaj oczywiście może być sytuacja, w której tworzymy kolejki, tak? Tworzymy kolejki, że oddział chirurgiczny operuje tylko to, co jest pilne, a ludzie mówią, Boże kochany, musimy czekać na zabieg tyle i tyle. I pewnie stąd są jakieś uwagi, jeżeli chodzi o funkcjonowanie oddziału chirurgicznego, ale nie możemy sobie na to pozwolić, że pacjenci, a tak faktycznie jest, z Koszalina, spoza powiatu szczecineckiego, przyjeżdżają do Szczecinka, są operowani i w ogóle nie czekają, tak? W innych szpitalach też się czeka, stąd pewnie jakieś uwagi do tego, co jest związane z funkcjonowaniem oddziału chirurgicznego, czyli dwa problemy. Pierwsze to są lekarze. Staramy się ich mieć i dosłownie często, niestety, prawie, przepraszam za zwrot, łatać. Ktoś przyjedzie na jeden dzień dyżuru, na 2 dni dyżuru, na jakąś inne zatrudnienie, bo on pracuje w kilku szpitalach. I drugie to jest to, że te procedury medyczne mamy w sposób określony, limitowane. Wykonaliśmy ich o wiele więcej niż mogliśmy i stąd teraz sami je limitujemy i tworzymy kolejki.
Nie tylko młodzież zasiada w szkolnych lub uczelnianych ławach. Żądni wiedzy są również ludzie, którzy aktywność zawodową dawno już mają za sobą. Naprzeciw ich potrzebom wychodzi Uniwersytet Trzeciego Wieku, który organizuje zajęcia edukacyjne dla seniorów. Szczecinecki Uniwersytet Trzeciego Wieku skupia około 200 słuchaczy i działa już ponad 20 lat. W czwartek w Kinie Wolność odbyła się jubileuszowa uroczystość. Jubileuszowe spotkanie było okazją do przedstawienia historii tej niezwykłej uczelni. Prezes Maria Łangowska omówiła 20-letnią działalność. Początki były skromne. W pierwszym roku było to około 30 studentów. Liczba ta z roku na rok rosła, aż osiągnęła dzisiejszą wielkość. W minionym okresie odbyło się prawie 500 wykładów prowadzonych przez ponad 150 wykładowców. Obecnie oprócz wykładów prowadzone są zajęcia fakultatywne. Są to przede wszystkim zajęcia praktyczne, takie jak taniec towarzyski, pływanie, brycz sportowy czy siłownia. Słuchacze bardzo sobie chwalą ten rodzaj zajęć. Obecny na spotkaniu burmistrz, życząc słuchaczom wszystkiego najlepszego, przekazał kierownictwu uniwersytetu czek na 2000 zł na zakup pomocy naukowych. Podczas jubileuszowego spotkania wręczono nadane uchwałami zarządu statuetki przyjaciół Uniwersytetu Trzeciego Wieku, statuetki Super Senior oraz medale pamiątkowe. Uroczystość zwieńczył koncert. Stowarzyszenie Czysta Polska powstało w 2012 roku, by popularyzować ideę ochrony środowiska naturalnego oraz edukować społeczeństwo w zakresie ekologii. Stowarzyszenie przy udziale telewizji Polsat News podejmuje inicjatywy i projekty mające na celu ochronę cennych przyrodniczo obszarów oraz wspiera i realizuje przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami. Dziś stowarzyszenie z telewizją Polsat News zawitało do Szczecinka, by promować proekologiczne działania. Mamy ogólnopolski projekt Czyste Zielone Miasta Stowarzyszenia Program Czysta Polska. W tym roku będziemy w 45 polskich miastach. Szczecinek jest 33 miastem. Urocze miasto, dobry samorząd i wspaniali ludzie. Mam nadzieję, że zrobimy jak najwięcej dzisiaj dobrego dla planety. Każdy chce żyć w zdrowym, w takim środowisku. Co robicie, żeby tak było? W jaki sposób to promujecie? Informujemy, edukujemy, inspirujemy. Ta akcja, ten projekt Czyste Zielone Miasta ma za zadanie zaangażować mieszkańców, samorządy do zdrowej postawy. W trakcie takiego wydarzenia oprócz sadzenia i sprzątania mieszkańcy również mogą korzystać z warsztatów czy dowiedzieć się, jak segregować odpady. Zaangażowaliście tutaj młodzież, zaangażowane są organizacje pozarządowe, lasy, kto jeszcze? Seniorzy, tutaj warto wspomnieć, bo w naszych akcjach biorą bardzo często udział i są bardzo zaangażowani. Czy te efekty tego działania są widoczne? Czy na przykład można to w jakiś sposób sprawdzać w internecie, czy coś takiego? Tak, nasza strona internetowa, program czystapolska.pl, no a ponadto nasze media społecznościowe. Ja już teraz mogę powiedzieć, że zasadziliśmy w tej edycji prawie 5 tysięcy sadzonek drzew i krzewów i zebraliśmy prawie 15 ton śmieci. Co dzisiaj będzie sadzone w Szczecinku? 30 jarząbów szwedzkich. Mamy dzisiaj taką możliwość gościć tutaj telewizję Polsat News. Strefa aktywnego wypoczynku dzisiaj jest takim punktem, gdzie będziemy rozmawiali o ekologii, o czystym powietrzu, o tym, co miasto zrobiło, a przede wszystkim mi się wydaje, że tutaj główna rzecz to jest jednak informacja dla dzieci i ta sprawa edukacyjna. Są z nami dzieci z szczecineckich przedszkoli, szczecineckich szkół. Strefa aktywnego wypoczynku po raz kolejny tętni życiem. Także jest bogaty program. Będą sadzone drzewa przy współpracy z lasami państwowymi. Są tutaj osoby, zarówno tak widzimy dzieci, ale wędkarze, są grupy seniorów. Za chwilę startujemy z całym
tutaj programem i mam nadzieję, że Szczecinek dobrze się zaprezentuje i ten przekaz takiego miasta, które pretenduje do tego, żeby być ekologicznym, będzie usłyszany w Polsce. Panie burmistrzu, ja myślę, że przekaz przekazem, ale najważniejsze jest to, co miasto robi. No tak, jeżeli chodzi o niską emisję, ograniczenie pyłu PM2,5, PM10, wprowadzenie bezpłytnej komunikacji, likwidacja piecuchów, systemowe ciepło w 80% mieszkań, czyli to te KR-ki, które funkcjonują, kotłownie duże, rejonowe, one zaopatrują się 80% mieszkańców Szczecinka. Jeżeli policzymy jeszcze zabudowę jednorodzinną, piece gazowe, to widać, że naprawdę jeżeli chodzi dzisiejszą emisję, nie powinno być u nas źle. Zresztą te problemy z węglem, o których się dzisiaj dużo mówi, no w Szczecinku wydaje mi się, że nie biorą nas tak doskwierały. Generalny balast i tak ciąży na mieście, bo my udzieliliśmy pożyczki dla MEC-u już podczas jednej sesji 4 miliony, teraz poręczenia 10 milionów, także widać, że myślimy o tych mieszkańcach i o tym, żeby tutaj zabezpieczyć im i żeby zima im nie była zbyt uciążliwa. I to jest najważniejsze. Tak jest, także punkty mamy jasno wyznaczone. Mamy to szczęście, że Nadleśnictwo Szczecinek dba o lasy i o zieleń wokół miasta Szczecinka i czujemy się zaszczyceni, że miasto i partnerzy chcą skorzystać właśnie z sadzonek Nadleśnictwa Szczecinek. Niedawno rozdawaliście je bezpłatnie na Placu Wolności. Tak, rozdaliśmy prawie 2000 sadzonek naszych rodzimych gatunków drzew w ramach ogólnopolskiej akcji Sadzimy. Tu będzie tylko 35, ale one mają znaczenie bardziej symboliczne. Tak, poza tym jesteśmy w warunkach typowo miejskich, parkowych i o tą zieleń trzeba też później zadbać. Trzeba ją pielęgnować, a więc jest to trochę w innych warunkach przygotowane, sadzone, tak żeby każda sadzonka się przyjęła i pięknie kwitła i owocowała. A co dzisiaj pokazujecie tutaj młodzieży? Dzisiaj w związku z tym, że będziemy sadzili jarzęby szwedzkie, chcieliśmy poedukować młodzież pod kątem zbliżającej się zimy i dokarmiania ptaków zimą. Zespół szkół nr 7 w Białymborze, niegdyś szkoła rolnicza, dziś wybitnie mundurowa. Kształcą się tu przyszli wojskowi, policjanci, funkcjonariusze służby więziennej i ratownicy medyczni. Wszyscy podlegają ścisłym rygorom. W czwartek uczniowie klas pierwszych w obecności starszych kolegów, grona pedagogicznego, rodziców i zaproszonych gości złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły. Ślubowanie odbyło się według ceremoniału wojskowego. Pogoda przepiękna, dopisała wam, widzę. Jak ta uroczystość przebiegła według pani? Czy tak jak powinna? Ja uważam, że bardzo dobrze. Zresztą młodzi ludzie mają to do siebie, że jak na próbach idzie im tak sobie, a już jak są, chcą się pokazać w jak najlepszej strony. Zresztą każde ślubowanie według ich wykonania jest naprawdę rewelacyjne. Jest przede wszystkim wzruszające, nie tylko dla nich, ale i dla tych, którzy przyszli tutaj dla nich. Tak, sama byłam zdziwiona taką dużą ilością rodziców, ich rodzin, z czego jestem bardzo wdzięczna, naprawdę. Ja próbowałam ich policzyć, kiedy maszerowali ulicami Białego Boru, ale nie udało mi się. Ilu jest uczniów? Dzisiaj maszerowało 276 uczniów z klas policyjnej, bezpieczeństwa wewnętrznego, oddziały przygotowania wojskowego. Oddział przygotowania wojskowego w klasie pierwszej, podwójny nabór zrobiliśmy w tym roku. Czyli jest większe zainteresowanie teraz mundurem? To znaczy, no w tym roku tak widać, że raczej tak. Mimo tej całej sytuacji, która się gdzieś tam dalej dzieje, ten mundur jednak, szacunek do munduru wśród młodych ludzi jest. A może właśnie ze względu na tą sytuację, która jest takie duże zainteresowanie? No mam nadzieję, że moi uczniowie jednak będą działać w warunkach pokojowych, tego im przede wszystkim życzę. Czy duże jest zainteresowanie wśród dziewcząt? Jak pani zauważyła, w klasach policyjnych, służb więziennych jest więcej dziewcząt. W bezpieczeństwie wewnętrznym jest pół na pół, ale jednak w oddziału przygotowania wojskowego coraz więcej jednak jest chłopców.
Czy wszyscy docierają do końca, czy jednak się wykruszają ze względu na warunki, jakie muszą spełniać, choćby kondycyjne? No oczywiście, że są uczniowie, którzy nie radzą sobie z fizycznością przede wszystkim, tak? Uczniowie, którzy gdzieś tam w pewnym momencie zmieniają kierunek, ale jest to naprawdę malutki odsetek takich uczniów. Kilka miesięcy temu wstąpiła Pani do Wojsk Obrony Terytorialnej. Co spowodowało taką decyzję? To znaczy było wiele czynników. Pierwszy czynnik to przede wszystkim jako kobieta nie czułam się w pełni taka wyszkolona, jeżeli chodzi o formacje mundurowe, więc uważam, że to szkolenie właśnie w Służbie Obrony Terytorialnej spowodowało, że moja wiedza jest większa, więc mogę swój nadzór pedagogiczny bardziej skutecznie prowadzić, wprowadzać też nowe pomysły i oczywiście też wiele się uczę, co mogę przenieść na budynek szkoły, na naszych uczniów. To całe szkolenie, które ja przechodzę w Wojskach Obrony Terytorialnej. Czyli myśli Pani, że to się wszystko przyda? To znaczy, ja mam nadzieję, że się, to znaczy szkolenie się przyda, ale tak jak mówię, ja życzę swoim uczniom, żeby służyli w warunkach pokojowych. Tą informacją kończymy dzisiejsze wydanie aktualności. Po reklamach zobaczymy, co narysował Maciek. Następnie posłuchamy okruchów na niedzielę. Kolejną pozycją programu będzie relacja ze ślubowania klas mundurowych zespołu szkół w Białymborze. W archiwizjach zaś zobaczymy kolejne fragmenty koncertu letniego z sierpnia 1999 roku. Ostatnią pozycją naszego dzisiejszego programu będzie magazyn telewizji lokalnych i regionalnych. A w nim będzie trochę muzyki, bo telewizja sudecka pokaże fragmenty festiwalu piosenki Eleni, a telewizja Morąg zaprezentuje kolejny teledysk zespołu Make. Do zobaczenia w poniedziałek.